Dobry wieczór, zaczynamy kolejny Sanhedryn. Dobry wieczór, witam wnuczek. Dobry wieczór, wita ninja. Dobry wieczór, witam was, konik. Czy macie taką energię w Tel Awiwie jak ja? A co, jesteś po trzeciej dawce? Nie. Ja mam tylko jedną, słuchajcie, Johnson & Johnson, także... Tak, jak to mydełko, Johnson & Johnson, lecisz? Nie, to było Johnson Baby. A, kurde, rzeczywiście. Ale nie, Johnson & Johnson je produkował. A widzisz? Tak, no, on produkował wiele rzeczy produkował. Ciekawe, czy też taka dobra jakość, jak tych szczepionek, że raz wystarczy się tam umyć. Słuchaj, tam jesteś zawsze czysty. Jest tak, że raz wystarczy. Aha. Tak, Wikipedia mówi, że Johnson's Baby to jest właśnie... właścicielem jest Johnson & Johnson. Czyli powodzi się im. Powodzi się. Nim się powodzi, a na mnie. I co teraz możemy powiedzieć? To jak reszcie Polaków. A co tam u naszych Polaków w Polsce? Znaczy, ja bym może jeszcze pozostał u nas w Izraelu, bo ciekawe są statystyki covidowe. Że podobno tam, nie patrzyłem jak jest ostatnio, ale jakieś dwa tygodnie temu, znaczy jakiś tydzień temu, to widziałem, że było takie pierdolnięcie zachorowań. I podobno w szpitalu jest, no, dość dużo osób, wiecie, że... I podobno niektóre nawet są zaszczepione. I tam jest poziom wyszczepienia bardzo wysoki, ale i tak ludzie trafiają do szpitala i wiecie, ale nawet trzecią wartę. Ale ja wam powiem, że to mnie najbardziej rozwala z tym, że miało to być takie skuteczne, wyszczepił się prawie cały świat i nagle co? Nie jest skuteczne, jakie to piękne. Nie, no to skuteczne jest tylko na ileś miesięcy, nie? Nie, no to, ale nie no. Nawet mniejsze. To jest skuteczne, bo ci ludzie na przykład chorują to w sposób taki lżejszy. Łagodny. Tak. Inna rzecz tutaj jest moim zdaniem istotna. Tyrania jaka się dzieje przez to, że no, taka się polaryzacja ostra robi, że dzieci zaszczepieni szczują tych niezaszczepionych, w ogóle... Piętnowanie takie. Piętnowanie. W Australii się zamyka ludzi w obozach covidowych. A ja dostałem z Polski, słuchaj, takie zdjęcie z Krakowa od moich znajomych, że u nas są takie plakaty typu zaszczep się, jeśli tego nie zrobisz, Maciej znów będzie zmuszony na izolację. Jeżeli się nie zaszczepisz, powodujesz czwartą falę. No tak jakby to jaki było Maciej zależne... Znowu? No jakieś dziecko było na zdjęciu. Takie reklamy rząd robi, żeby... Niech się Maciej zaszczepi, no. Nie, Maciej się zaszczepił, tylko on chce iść do szkoły. On chce mieć kontakt z ludźmi. Tu chodzi o to, że jeżeli się nie zaszczepisz, ty antyszczepionkowcu i płaskoziemcu, to chodzi o to, że będzie przez ciebie czwarta. Nie jest zależne, czy oni się zaszczepili. To chodzi o tych niezaszczepionych. To jest granie na emocjach. No tak, najlepiej jest grać na emocjach, nie? Chcesz odstrzelać. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo... Powiem wam szczerze, że ja nie znam na to odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest takie skurwysyństwo, że ktoś chce coś od ciebie, żebyś ty coś zrobił, a twoje zaniechanie jest traktowane, że ty robisz coś złego. To jesteś przeciwny. I ale to się jest... nie podoba i nie do końca nawet mam argument przeciwny do tego. No mnie też się to bardzo nie podoba, ale już tak robią, żeby to tak by rząd tego nie wprowadzał, tylko jak ty się nie zaszczepisz, to samo wchodziła ta czwarta fala z automatu, kurwa, tak by rząd nie miał z tym nic wspólnego. Ale wiecie, bo może tu chodzi, ja się zastanawiam, czy to nie są jakieś kroki pod jakąś odpowiedzialność, żeby... Czy wiecie, oni sobie użyją takich argumentów, no my nie chcieliśmy, ale przez tych skurwysynów to niestety musimy. Coś takiego. No jeżeli odporność to jest 66-5%, Polska na tę chwilę taką już ma, ja nie wiem jaki jest sens szczepić wszystkich. Ale mówi, właśnie teraz się już nie mówi o czymś. Tam jest taki doktor, który mówi w radiu, też słyszałem taką reklamę, bo mi wysłali, żebym sobie posłuchał, że 9 na 10 niezaszczepionych trafia na oddziały covidowe. Zrób coś z tym i zaszczep się. Zrób to dla siebie. Dla innych. Wiesz, takie reklamy, kurczę, jakby... Ale wiesz, to jest tak, że żebyś ty był odpowiedzialny, szczepiąc się, ale kurwa, jak będzie jakiś problem później, to kto będzie odpowiedzialny za to, że ty się zaszczepiłeś? No ty. Tak, to jest. Tak. Kto ma być odpowiedzialny? To jest... Taka kwestia jest ciekawa, moim zdaniem, że ty nie szczepiąc się, nie tylko ryzykujesz swoim zdrowiem, ale zdrowiem innych osób, na przykład Macieja, który może dostać ciężką jakąś chorobę, a przez to, że służba zdrowia wysiądzie, to będzie leczyła tych ludzi, co się nie zaszczepiła, no to taki Maciej właśnie ucierpi na tym, nie? Czyli nie szczepiąc się, robisz coś złego dla innych. No ja to doskonale wiem. Na to za bardzo nie ma odpowiedzi. I ja bym tutaj na miejscu tych ruchów
które są antyszczepionkowe, też walczył o coś takiego, o jakiś papier, że mogę podpisać, że to mnie nie leczcie. Albo... Ale to znaczy, okej, ja bym podpisał papier, to mnie nie leczcie i dwa, to nie ściągajcie z mojego wynagrodzenia składek zdrowotnych. Na to się już nie zgodzą na pewno. Ale wiecie, to, ale ja to mam lepszy pomysł, żeby właśnie odnośnie tego, co powiedział Nidża, to może właśnie powinien wyjść rynek prywatny, wiecie, żeby było takiego, że nie wiem, nie chcę się szczepić i na przykład, wiecie, właśnie jak on powiedział, że nie leczcie mnie, ale żeby takie, wiecie, jakaś prywatna instytucja, że nie wiem, płacę 300 zł miesięcznie, co nie? I wiecie, jakby to powiedzieć, mam prywatną opiekę, jak coś mnie złapie z COVID-em, to mnie ten. No ale, a jak masz w Izraelu? Też masz prywatną opiekę, gdybyś ty na te państwówki chciał liczyć, to już mi tam numer. No tak, i tak trzeba płacić. No, no ale niech powie to, co, bo zaintrygował mnie, co ma do powiedzenia Nidża. Znaczy ten, Słuchaj, tak długo nie było na Szedrynu, zapominał na seksy, nie? Kiedy rozmawiamy, nie spożywamy alkoholu, pamiętajcie. Kiedy rozmawiamy, nie pijemy. No. To Judasz chyba, chodzi o cię Judasza. No, o Judasza, tak nie mówi Judasz. No tak, co ja miałem mówić, co ja miałem odnośnie, ja powiedziałem, no, to mów. To jedna rzecz z tą służbą zdrowia, bo ty powiedziałeś, że płacić jakieś 300 zł, a po co ja uważam, że płacić, jak idziesz do lekarza od usługi? Proste. Złamałeś nogę i idziesz płacić za to, żeby ci tam płytkę tytanową wstawili i koniec, a nie jakieś składki. Jestem przeciwnikiem składek, ale to co powiedział wnuczek, że żeby nie tylko był papier, że nie leczcie mnie, ale także nie pobierajcie składki. Ja takie coś kiedyś proponowałem pewnemu osobnikowi o takich skłonnościach komunistycznych, znajomemu takiemu, i on mi powiedział, że to tak nie można. Bo ja tak powiedziałem, a czy, co byś ty powiedział na taki pomysł, że dobra, to nie leczcie mnie, ale właśnie nie będę płacił składek. On powiedział, że tak nie można zrobić, bo ludzie by zrezygnowali wtedy z tych składek. No trzeba dobrze, kurwa, żeby zrezygnowali. Ja go zrozumiałem, o co mu chodzi. Nie można pozwolić na to, żebyś ty dobrowolnie się z tego zwolnił, bo wtedy inni ludzie, na przykład wyborcy PiSu, którzy, no to jest patolnia, prawda, też od razu się z tego wypiszą, a z drugiej strony będą jęczeć, że chcą za darmo później służby zdrowia, jak już zachorują, prawda, wiecie, jak w sprawie dla nosacza. Mimo wszystko, że się wypisali sam jakby za własną jakąś tam ten, no, przyzwolenie. No, pani redaktor, tak przyjechali, kazali podpisać, my podpisali, a teraz trzeba płacić. Bo 500+ nie zostaniemy. Przykład. Rozmawiałem ostatnio z pewną osobą, która pracuje w banku. I tak sobie rozmawialiśmy o różnych takich kryzysach, o tym, jak to jebło wszystko w marcu 2020. Nie, jak były spadki. I mi mówiła ta osoba, jak nagle spanikowali ludzie i dzwonili, bo ci, którzy zainwestowali przez w różne fundusze, w których to pośredniczył bank, no nie? I ludzie dzwonili z pretensjami, że oni tego nie rozumieli, nie wiedzieli, w co wchodzą i tak dalej. I straszyli sądami. No, cyrk był po prostu, pomimo że ludzie są bardzo dobrze informowani o ryzyku, jak w jakiś tam fundusz wchodzą. No to jest właśnie typowa sprawa dla nosacza. Mm-hmm. Jak się obiecuje zyski, jest dobrze, no to jest dobrze i odcinamy kupon, jesteśmy weseli, ale jak jebnie, to my nie wiedzieli. Ale ci ludzie wygrywają z bankami w sądzie. To jest jak pożyczka we frankach, nie? Chyba. No bo ja też rozmawiałem z taką panią, która pracuje w banku, znamy ją oboje. I ona powiedziała, że bank woli zrobić ugodę z takim człowiekiem, no dać mu tam tyle, ile miał zarobić, plus jeszcze więcej, zanim on pójdzie do sądu, bo jak to się przez sąd przewinie, a już kilka razy bank przegrał z prywatną osobą, no to bank ponosi jeszcze ogromnie więcej kosztów, więc lepiej się ugadać z kimś i po prostu uciszyć sprawę. Ale to jest patologia, bo to ludzi zwalnia od odpowiedzialności. Oczywiście, no. A to no, świadczy o tym, że żydowskie banki, te żydowskie banki zapłacą tym biednym Polakom. Może chodzi o to, żeby wszyscy brali te kredyty pod korek. Jak się ma zwalić, to niech się zwali na grubo. Pożyjemy, zobaczymy. Ja kredytów nie biorę, ja się boję. Moim kontem zajmuje się żona. Znaczy ja myślę, że te kredyty, jak ludzie biorą na nieruchomości, w końcu na przykład będzie, że tak znienacka, że po prostu będzie moment, że zobaczą,
ile ludzi ten, jakby to będzie pobrało, popatrzę, kurwa, no już osiągnęliśmy maksimum, no to kurwa żniwa, co nie? I wiecie, po prostu będzie jak na polu, kurwa, oranie, tylko tam będą zwłoki latać. No ktoś już to mówił, coś takiego na tym kanale. No. A kto tak mówił? Judasz chyba. No. I myślę po prostu, że będzie właśnie motyw taki, że wtedy ludzie potracą, a ich nie wyjebią z mieszkania. Wtedy przyjdzie państwo i powie, kurwa no, biedni ludzie, ale was banki, te chuje wydymały, kurde, słuchajcie, ale my przejmiemy te nieruchomości. Nie, my przyjmiemy te nieruchomości. Będziecie mogli w nich mieszkać, spokojnie, możecie tam sobie mieszkać, a widzicie, to nam jakby mieszkania socjalne. To znaczy socjalne? Znaczy, nie twoje. Właśnie, że... Nie no, Judas, socjalne znaczy wspólne. O, i będzie później, o, nie zaszczepiłeś się ty chuju, a żyjesz w tym mieszkaniu, no to kurwa wypierdalaj albo się szczepisz. A, i może jeszcze jakieś domerdowania, że tam przyjdzie sobie ktoś i zacznie mieszkać obok ciebie. Nie, z tobą. No. Ale takie coś to raczej w Niemczech, bo takie coś już tam było, że gdyś miał za duże mieszkanie, to go wypierdolili gdzieś do innego i tam to... uchodźców dali. A to nie w obozie koncentracyjnym w Dachau tak robili, że do twojej, tam się gdzieś wycelowali do jakiejś celi i do tej celi też 17 innych więźniów wywali. To znowu Niemcy tak robią po iluś tam latach od wojny? Bo nie rozumiem. A to jest interesujące, co poruszacie. Bo ja mi się wydaje, że ostatnio to nam się nazizm odradza na świecie. I wiecie? Takie zmuszanie ludzi do, dla ich dobra. Zgadza się i... Ja wam powiem właśnie, jaka mnie na przykład myśl naszła w tym klimacie odnośnie tego. Przynajmniej może drobnostka ten, ale o to chodzi, że wiecie, jak na przykład Trump kandydował, znaczy wiecie, jak Trump korzystał z jakiejś usługi, to ludzie domagali się, no ktoś tam domagał się, żeby nie wiem, żeby mu nie świadczyć usług jakichś tam, co nie? I wiecie co, ja tak sobie wyobraziłem, że jakbym był taką hipotetyczną firmą, powiedzmy, nie, mam firmę, która obraca bardzo gruby hajs, nie wiecie, nie, jakaś bardzo ważna, nie wiem, powiedzmy, karty kredytowe czy coś takiego. I ktoś by mi powiedział, że jak wy możecie obsługiwać tego Trumpa faszystę, co nie na przykład. No to ja bym sobie po prostu stwierdził do ludzi, dobra? Odmówię mu świadczenia usług, ale pod jednym warunkiem. Że wy mi dajecie więcej niż on. Nie. Nawet nie to. Po prostu stwierdziłbym, że nagrajcie gdzieś na YouTube'a czy jakiś filmik, żeby 100 tysięcy ludzi, albo nie wiem, 50 tysięcy, nagrało filmik, że żądam, żeby usunięto, że na przykład wyzywali, że Trumpa to faszysta. Nie wiecie, 50 tysięcy ludzi nagra krótki filmik, w którym mówię, ja imię i nazwisko, ryj i czyta, że żądam odmówienia usług Trumpowi, to faszysta, bo jest faszystą, coś takiego, co nie? No i co ty byś tym filmikiem? No dobra, no, co ty byś tym filmikiem zrobił? Ale wiecie, i byłoby, daję wam, daję prawo tej instytucji do dysponowania tym materiałem wideo, co nie? No już wam mówię, ja bym po prostu zebrał to, zebrał te wszystkie filmiki, i później bym odmówił świadczenia jakości tych usług Trumpowi. Ale wiecie, czemu... Ale teraz to... Dlaczego tego nie zrobił jeszcze? Ale nie, bo ja wam wytłumaczę, o co chodzi, bo... to mi chodzi o coś, czego nie widzicie, właśnie bym powiedział w perspektywie... naszyłby LGBT, co nie? I powiedzmy, że żeby ci ludzie też rzeczywiście napisali, że utożsamiają się z poglądami LGBT i takimi rzeczami. Już wam powiem, o co chodzi. O to chodzi, że... Wiecie, dzisiaj LGBT może być trendy, znaczy w sensie, że bardziej te klimaty, ten, ale wiecie, za jakiś czas może się to zmienić. Ja po prostu miałbym, kurwa, listę tych ludzi, bo co jak z czasem okaże się, że historia oceni, wiecie, że powiem za 10 lat nagle ludzie dojdą do jakiegoś, wiecie, otrzeźwienia, że to był debilizm. Ja po prostu, kurwa, wskażę dokładnie ludzi, jacy byli popierdoleni, bo wiecie... To jest błędne. Oczywiście, że to jest błędne. Ludzie się zmienią, ale za 1000 lat, a nie za 10-15. Ja inaczej, z innego powodu to mówisz, że to jest błędne. To ty wiesz, że robisz coś złego,
ale to robisz mimo to, że wiesz, że to jest złe, tylko dlatego, bo znajdziesz 50 tysięcy ludzi, którzy powie, ukrzyżuj go, a wypuść Barabasza. Znaczy, ja powiem tak, bo pewnie i tak bym mu, powiedzmy, wiecie, pod naporem, powiedzmy, że żeby dla świętego spokoju, pewnie i tak bym mu, na przykład bym był taką firmą, dla świętego spokoju pewnie i tak bym mu odmówił, wiecie, usług. Pewnie a ja bym mu nie odmawiał. Ale pewnie, ale widzisz, akcjonariusze by kazali ten, bo te, wiecie, pakiet kontrolny, Vanguardy, takie rzeczy, że finalnie nie wiadomo, czy jaką oni mają moc decyzyjności, co nie? Ale wiecie, chodzi mi o coś takiego, że ja się zastanawiam, że wiecie, nagle Niemcy popierali Hitlera, a po tym jak Hitler odniósł porażkę, to nagle Hitler, kurde, wiecie, teraz nawet robią tak, że zrzekają się odnośnie tej swojej przeszłości, że wiecie, w Stanach jest motyw taki, że ludzie pytają, a kim są, że oni walczymy z faszyzmem, z nazizmem, a kim byli z narodowości naziści, co nie w Stanach się pyta ludzi, co jak krzyczą głośno i oni, wiecie, że nawet nie pytą. No, właśnie, przecież polskie obozy koncentracyjne, co nie? Tak. Ale tak to naprawdę, no, powiedzą tak Polakami, bo nie chcą uchodźców wpuszczać. To ci źli Polacy. No właśnie, to jest, znowu wracamy do tego samego, że zły jest ten, który nie chce czegoś zrobić, że jesteś zły przez zaniechanie dzisiaj bardziej, tak, niż zły przez rzeczywiste złe czyny. Tak. To jest znamienne, znamienne. Czy ciekawe, czy można zgwałcić przez zaniechanie albo inne takie rzeczy też. Chyba jest gruba, nie ma feministka i skarży cię o gwałt przez zaniechanie. Ja wam powiem jedną rzecz. Wszystko jest możliwe. Jeszcze do tego dojdziemy chyba, do tego poziomu. Ale to podobno w Europarlamencie jakaś feministka to było takie hardcore, że powiedziała, że wszystkich facetów trzeba zabić. Czy coś takiego? Znaczy, nie, bo chyba hashtag kill all men, ale powiedział, bo każdy facet może być potencjalnym gwałcicielem, co nie, że trzeba odpowiedzialność zbiorową zastosować. No ale no to części miała rację, nie? No, każdy może być potencjalnym. Nie tylko gwałcicielem, ale i mordercą, złodziejem. No. Ale nie, gwałcicieli ograniczamy. Ale właśnie, ja uważam, że gwałcicielem to niekoniecznie, bo może być, nie wiem, jakiś gość, co ma, nie wiem, jest impotentem, że w ogóle mu nie staje, czy a coś. A to może na przykład Tilda Sajter też może zgwałcić. No właśnie. Ale to wtedy równie dobrze feministkę może zgwałcić Dildosem. Tak, lecz tu już wchodzisz w taką tematykę niepopularną. Nie poruszajmy tych tematów. No właśnie, więc... To też jest zabawne, że kill all men, ale ciekawe, czy to by się nie gryzło z innym hasłem, na przykład Black Lives Matter. A ten mężczyzna jest czarny, to czy to też jego kill jest, czy już nie? Właśnie, to ja myślę kiedyś, żeby tak jakby, wiecie, debatki poker i która karta jest mocniejsza, właśnie tak. Co byłoby najsilniejsze, bo tam jakąś ja miał... O tak, antysemityzm, tak, taki Joker, kurde. No. Właśnie, jakbyście to uszeregowali, bo ja bym powiedział tak, że bycie kobietą to jest pierwsze, najniższy stopień tego. Najgorsze co może być? Najgorsze co może być to jest zwykły biały mężczyzna. Aha. Biały heteroseksualny mężczyzna. Heteroseksualny mężczyzna. Później jest nad nim kobieta. Nad kobietą jest... Czarna kobieta. Nie, poczekaj, później wchodzi homoseksualizm. I czyli ogólnie lesbika. LGBT. Tak. Potem jest jeszcze czarne LGBT. To się nazywa LGBT+. Nie, to byłoby, a później byłoby Black Lives Matter. No, a co to nie jest najwyżej? Jeszcze? Nie, no, najwyżej... Wiecie, kto stoi za wszystkim. A, i później byłoby na samym Zbyszek szczycie. Noga? Na samym szczycie to. Zbyszek siedzi za wszystkich, to ci się pomyliło, przesłyszałeś. On siedzi za nasze grzechy, jak Mesjasz. Zbigniew S. Pozdrawiamy cię, pozdrawiamy gdziekolwiek cię, Zbyszek. Zbyszek, jesteśmy z tobą, tak jest. Gdziekolwiek siedzisz, to my pamiętamy. A wiecie, gdzie siedzi? W więzieniu. Na stołku? W więzieniu w Polsce. To chyba tam nie jest najgorzej, nie? W polskich więzieniach to... Nie wiem, czy tam konsole już dostają
A siedziałeś? Jeszcze nie. Słuchaj, jak ten blok się zrobi... stosunki dyplomatyczne, to może pójdziesz. Znaczy ja bym powiedział tak, jak ten blok się zrobi popularny, to kto wie. Tak, to może my pójdźmy. Ty jesteś ten potencjalny gwałciciel w końcu, prawda? No a propos właśnie z wolności słowa, bo powiedzieliście, nie wiem, Konik powiedział, że jak się zrobi popularny, to pójdziemy siedzieć. No to już to były przypadki, że uciszają ludzi, którzy są przeciwko przymusowi szczepień. W jaki sposób uciszają? Nie wiem, czy gdzieś ktoś już nie poszedł właśnie do aresztu za to. O kurczę. Nie czytałem takiego newsa, tylko nie wiem, gdzie to było. Czy w Australii, takie pojebane, czy gdzie indziej. No dobra, nie będę teraz mówił, że na pewno tak jest, bo to gdzieś tam mi migło tylko. To pewnie czytałeś na wykopie, to na główce. Tak, tylko jeszcze w tym wykopalisko wchodzę. Bardziej wszystkie rzeczy można zrobić. A o co chodzi z tymi obozami, że tam piwa nie mogą sobie jakoś kupić? Coś słyszałem, jakieś historie. To też przeczytałem nagłówek na ten temat, to się mogę wypowiedzieć. Nie możesz rozwinąć. Oglądałem też chłopak, który filmował z obozu. Znaczy to nie nazywa się oficjalnie obóz, ale jakieś tam... Izolatorium. Izolatorium dla ludzi na kwarantannie. I rząd Australii powiedział, że jak jesteś w takim miejscu, no to nie wolno ci spożywać alkoholu, pomimo że na przykład chcesz go kupić za swoje pieniądze. Jesteś tam trzymany siłą, ale pić ci nie wolno. Mhm. No to niezdrowe. A może czego innego się bałem, że jakby się tam ludzie popijali, to by rozpierdolili te... Też o tym pomyślałem. ...hotele. No i jakby tam pierdyknęli taką powiem wam, tablicę, że... jak w Auschwitz, że tam szczepionka zrobi cię wolny. O, właśnie za to gościu dostał jakiś wyrok. Teraz wam, miało. Ja się nie zgadzam. Czyni wolny. Nie, ja się nie zgadzam z Judaszem. Aha. Ogólnie w Europie się mówi obozy koncentracyjne, on mówi, że w Australii są hotele. No też są obozy. A czy tak na to właśnie w takich obozach trzymają tych ludzi. No ale nie zakonerwują drzwi na razie, nie? Jeszcze. Hotelu, z hotelu można wyjść, niekoniecznie nawet płacąc, ale można wyjść. Aha. I to mówi, że to zła nazwa jest. Ale wiecie, to byłoby dobre, że ktoś by wpierdolił, żeby sobie zamówił taki pasiak, jak mieli, wiecie, w Auschwitz. Takie nawiązanie, żeby tak sobie... I stempel na rękę, nie? No, z tym QR-kodem ze szczepionką. Jeszcze chwilę i będziemy wszyscy z tymi QR-kodami chodzić. No, pewnie do sklepu już nie wejdzie, żeby tam kupić... No to słuchajcie, w takim wypadku kolejnym naszym miejscem azylu ja proponuję Afganistan. Teraz jak talibowie są, możemy się z nimi ułożyć i możemy mieć spokój. Tam nie trzeba chodzić w maskach, żadnego covidu nie przestrzegają, mają na to po prostu wyjebane. I jeszcze nawet dodam jedną rzecz i ktoś spytał jakiegoś tam, wiecie, kogoś wice, kogoś tam z tego z Talibanu, co nie? To on powiedział, bo ktoś zapytał, czy będzie w Afganistanie wolność słowa. I ten gość odpowiedział bardzo sprytnie, będzie, taka sama jak na Facebooku. No ale tym ludziom, tym właśnie przestępcom, kont na Facebooku i na Twitterze się nie blokuje. Taki powitak! Ja myślę ciekawe, co oni myślą. Tak pewnie im kory wypierdala, kurwa, że my to konto jeszcze mamy, bo Trump nie. A chcieliśmy go poczytać, a to kurwa nie ma. Może w regulaminie gdzieś tam jest zapisane, że Trump po prostu nie może mieć. To, czy jesteś Donald Trump? No. Jeżeli tak, opuść stronę. Kliknij OK i wyłącz komputer. No ale wracając do tego pomysłu z Afganistanem, to tam jest chyba problem z tym prawem szariatu, nie? Może nie musiałbyś chodzić tam w maseczkach, ale inne rzeczy mogły ci przeszkadzać. Ale w turbanie na łbie. Właśnie. Kobiety tam jakoś są tak traktowane chyba nie za bardzo. No to chyba w zależności od rejonu, bo z tego co słyszałem, to nawet jak jest islam, to... Zresztą wiecie, jak było to państwo islamskie, to sami sami wprowadzili zakaz noszenia burek. Wiecie czemu?
bo ludzie przebierali się za kobiety, co walczyli z tymi islamistami, wiecie, i tam pod burką mieli broń, co nie? I sami szybko zrezygnowali z tego. Tacy byli... Dobre, dobre. No, wiecie, że... No właśnie, jak to kończy goś, o, idzie kobieta z zakupami czy coś, a tu wiesz, nagle jeb, kałasznikow seria i goś się niczego nie spodziewa. Jeb, pas, tak, szachita, nie? No. A to niby siatki z Biedronki, kurde. Takie rzeczy. No więc jak mówię, jakby oni też są pragmatykami. Ale tam słyszałem, że... Właśnie. To są zwykle zawsze piękne idee. Czy to będą talibowie, którzy religią się zasłaniają, czy to będą jacyś tutaj... Ludzie, którzy wmawiają nam, że my robimy coś złego przez zaniechanie. To jest wszystko tylko górnolotne idee, a pragmatyczne powody za tym są. Znaczy, ja myślę, że u nas, ja tak się zastanawiam, bo jakie powody mogą być takie pragmatyczne? No i wiecie, co mi do głowy przyszło? Bo ja się zastanawiam, czy powód tego wciskania, bo wiecie, wiecie, czemu chcą dzieci szczepić? No bo były takie, jakby to powiedzieć, no można powiedzieć, takie szulskie teorie. Bo ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, że na przykład ktoś mówił odnośnie szczepionek, że szczepionki po czasie zaczną ludziom szkodzić, co nie? Takie rzeczy słyszałem. I wiecie, chyba Usi to mówił. Ja nie wiem, ja słyszałem, nie, Usi na pewno nie, ale... ja się nad tym zastanowiłem, co nie? Tak, wiecie, tak przemyślałem i wiecie, na początku to do mnie przemawiało, że wiele rzeczy się dodaje, ale wiecie, to, że wszystko się dodaje, nie znaczy, że tak jest. I ja po prostu, no na przykład patrzę na Izrael, tak szczepią ludzi i jakby to było szkodliwe, to Izrael pierwszy, jako pierwszy by zrezygnował z tego. Teraz powiem wam, czemu tak myślę. Nie wiem, czy patrzyliście, jak u nas w Izraelu jest żywność robiona. Na przykład ketchup, to wiecie, 80% ketchupu to muszą być pomidory. U nas to jest to, jakby to... 20%, nas... a tylko pomidorów, a 80% jakaś chemia. No, dokładnie, o to chodzi, że u nas w Izraelu jest bardzo zdrowa żywność, a w Polsce to jest kunia po prostu. I jakby to powiedzieć, tam naprawdę dbają o żywność, mega. I wiecie, jednym słowem, nie chcą, żeby ci ludzie... się struli. I według mnie ta szczepionka raczej nie ma, bym powiedział, jakichś takich negatywnych... znaczy wiecie, na pewno osoba oczywiście może być bardzo silna reakcja odpornościowa i będzie pierdolnięcie, ale wątpię, żeby to miało jakieś skutki takie... oczywiście to jest wciąż możliwe, ale bardzo w to wątpię. A jeśli chodzi zaś o nasze, wiecie, namawianie na szczepienia, czemu chcą szczepić dzieci? Bo według mnie chodzi o to, że dzieci mogą zaszczepić prawnie, że o to chodzi, że na dorosłych nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby ich zaszczepić, a w dzieci mogą wpierdolić te szczepionki i wiecie, i oni po prostu patrzą z przyczyn pragmatycznych, czym będą się mogli komuś tam pochwalić, że wiecie, że o, poziom wyszczepienia w Polsce wynosi... Wyszczepienia, jak to brzmi? No, jak bydło. Tak, że wynosi, powiedzmy, nie wiem, 70%, co nie, czy tam 80%. Totalnie się nie zgadzam. O, no, powiedz, co ci... Ale to jest dłuższy potok myśli, to proces myślowy za tym stoi. To może ja szybko dokończę jeszcze, dobrze, żeby ten... zapomnę za ten czas, jak żluź. Nie, no dobra, jeśli masz... Nie, jedź, jedź, no. Okej, okej. Dzieci no to... chciałeś szczepić, no i co dalej? No, bo generalnie o to chodzi, że jakby to powiedzieć, to jest kolejna rzecz, że dużo szczepionek jest zakupionych i wiecie, one mogą się przeterminować i później jak się przeterminują, ktoś może za to odpowiedzieć, beknąć. Tak myślę. I przepisy właśnie nie pozwalają na szczepienie dzieci i dzieci można jakby to powiedzieć, bo już zmiany w przepisach robili na stronie jakiejś YouTubie od Konfederacji, mówili o tym, że są zmiany, żeby dało się, jakby to powiedzieć, przymus na dzieci. I to bym powiedział. I teraz, Judaszu, mów, co chciałeś odnośnie tego szczepienia. Jeszcze ja może tutaj wtrącę na moment. Już zapomniał. Mi się wydaje, że w przypadku dzieci jest to też taki dość łatwo jakby tych rodziców przekonać do tych szczepionek, bo lekarz może powiedzieć, o, tutaj dziecko jest trzeba pakiet szczepionek. Jedno.
Nie, że to jest taki dodatkowy jakby składnik tych książeczki szczepiennej, nie? Że tam, o, tutaj odrek, tam grypę jakąś. O, to jeszcze tutaj Pfizerek, co nie? I ten rodzic powie, no dobra, jak już tyle tych szczepionek przyjęło, no to nie zaszkodzi kolejna, nie? Mi się wydaje, że to jest taki podatny grunt, gdzie po prostu może być dużo ludzi. A tak, bo już nie wiem, szczepionki to jeszcze coś tak. A Judaszu, to co chciałeś? No to są dwie kwestie, które się trochę ze sobą łączą. Pierwsza to jest to, że mówicie o tych szczepieniach dzieci, wyszczepianiu, jakby ktoś, jakaś instytucja, jednostka, ktoś, kto trzyma władzę, za tym stał. I to mi się nie podoba. I ja w to w ogóle nie wierzę, że... A nie stoi ktoś za tym? No, jeżeli stoi, bo takie odnoszę wrażenie, na przykład to, co Koni mówił, jakże właśnie wierzy, że coś takiego jest. Tak, ja wierzę, że... Jeżeli jest motyw. No i teraz wiem, że zatkało, to idę dalej. Bo przy szczepieniu dorosłych motyw jest oczywisty. Zwiększenie kontroli, przyuczenie ludzi do tego, że to władza jest tutaj panem i może robić wszystko z człowiekiem, ale w przypadku dzieci to nie działa ten motyw. No tak, ale to powiedział Konik, że to jest właśnie łatwe poprawienie gdzieś statystyk, nie? Które im mogą się gdzieś chwalić. Ale właśnie statystyki media. To jest, znaczy tak, raz, że to może być media, ale ja już artykułowałem, to też, jakby to powiedzieć, świadczyło, że byłyby... Artykułowałem, co ty nas obrażasz? On mówi do nas językiem, którego my nie rozumiemy. Jakieś artykuły robi. Proszę, nie po hebrajsku, ale przecież... No, ale właśnie o to chodzi, że taka kwestia, że jakby przypuszczałem, znaczy jakby już zaznaczyłem, że chodzi o jakąś organizację, jakąś nie wiadomo co, nie wiem, Bazylea, a na przykład ten Ninja powiedział, że w mediach, co nie? I faktycznie może być... jedno z tych, albo oba, nie wiem. No to ja odpowiem właśnie, to jest ta druga część, co mówiłem, że się wiąże z tym. To, że pandemia ze strachu zrobiła coś, co ludzie teraz postrzegają jako pożądana cecha charakteru. Że, wiesz, jak się boisz, a przynajmniej jak się bałeś wcześniej, to było negatywnie odbierane, że człowiek odważny był postrzegany za cnotliwego lub takiego, z którego trzeba brać przykład. Teraz to przykład trzeba brać z tego, co się boi, co zakłada maskę na maskę i wali sobie trzecią dawkę. Pańczynka. Czyli jednym słowem, ze strachu zrobiliśmy... Gdzie jest to mówione, że to osoba jakaś, że się boi? To jest właśnie, że jest odpowiedzialny. To nie jest wprost, ale to samo z siebie wynika. Dobrze powiedziałeś, Ninja. Mówi się o nim, że jest odpowiedzialny tak, i tak dalej, ale ja chcę spojrzeć na prawdziwe uczucia, jakie za tym stoją. Aha. Że według mnie w głębi stoi strach. A co my uczyniliśmy właśnie przez nazywanie go odpowiedzialnością, to nadaliśmy cechy cnoty temu strachowi. No i teraz jak ktoś jest cnotliwy, w cudzysłowie, to chce ten świat, kurwa, też ucnotliwić. Naprawić, żeby był po jego myśli, bo ja jestem teraz tym dobrym, to chcę świat zrobić też, żeby był dobry. I stąd się moim zdaniem bierze taka nadgorliwość. Wysyp tej debili. No, dziękuję. Ale ta nadgorliwość i ona się manifestuje w tym. Szczepić dzieci, właśnie to jest odpowiedź, szczepić dzieci, bo to nie ma żadnego celu, żadna bazylea tam nie stoi. To są zwykli ludzie, którzy byli przestraszonymi pizdami i teraz nałożyło się koronę, czy tam pobłogosławiło, że nie, wy nie jesteście pizdami. Wy, kurwa, jesteście ludźmi przyszłości, takimi jak należy. Ale oni teraz robią przyszłość. Ale ja jeszcze właśnie tutaj powiem, właśnie odnośnie tego, co powiedziałeś, Judaszu, no to Ninja, zwróć uwagę, że bo właśnie może nie zauważyłeś tej zmiany takiej, ale zwróćcie uwagę, że za naszych czasów, jak się zaczęły zmieniać, wiecie, znaczenia słów, że na przykład, kiedyś się mówiło o człowiek honorowy, to później zaczęło się mówić frajer. To nie? Zresztą jakby to być zachowanie się nie zmieniło, po prostu jakby to powiedzieć, w pewnym miejscu się zdjęło koronę, że tak powiem. Tu się założyło, tam się zdjęło. O, Stuczek, słyszę, że... Ale coś tam naprawdę... Coś mi się jak z obozu. Widzisz...
wnuczek, no kurde, że przy tej strefie gazy jesteś, kurde, no teraz przejebane, że no wiem, jakieś bombardowanie będzie. Ale bardzo było słychać? No, ale spoko, no kurde, znowu ci. Dobra, w sumie wiadomo, gdzie jesteśmy, nie? No, ale ten, no, więc jak powiedziałem, że, no, po prostu, to przypomina jak Vendetta. Słowa zmieniały znaczenie. No i tutaj się zgadzam, że rzeczywiście tak się dzieje i my zbierzemy za to żniwo, jestem przekonany. Ale jeszcze coś powiem, takiego właśnie w tej kwestii, że ciekawa jest rzecz, że 56% Polaków nie boi się, takie statystyki słyszałem jakiś czas temu, znaczy ma w dupie COVID-a generalnie. No i to się zgadza, bo 50% to jest głupia, że nie wierzy w to, a drugie 50% jest głupie i wierzy i się boi i chce nawracać tamtych. I mamy wtedy 100% obraz polskiego społeczeństwa. Idealnie na pół się podzieli. Kurde. A jakie jest wyszczepienie w ogóle Polaków? Ma ktoś takie dane? Tak. Na Google jest, tak, przecież napis wyszczepienie Polaczków, kurwa. Polaczków trzeba? Powinno znaleźć. Mówię, jest wykonanych szczepienie 36 milionów. O, to ładnie. A jaki to procent? Całość. Nie wiem, bo to jest wykonane szczepienia i teraz jeżeli większy był Pfizerem, no to nie wiemy. Ja mam dostęp do wykonanych szczepienia, czyli... No mamy 38 milionów Polaków, no więc 30 ile jest? Ale to są szczepienia wykonane. Ile szczepionek? A to czyli jak na przykład ktoś brał 3 dawki, no to... Jeżeli wszyscy brali 3 dawki, to trzeba to liczyć, przez 3 podzielić. No. To by się zgadzało. Nie, no na razie to tylko są 2 dawki, nie ma trzeciej jeszcze. To liczmy, że każdy 2 wziął. To jest 36 i na pół. Ciężka matematyka. No, 30, słuchajcie, ile? 2 czy 38? Czekaj, jakiś czas temu patrzyłem, to było 32 około 60. Na pół to wiem, ale 38 na pół już nie wiem. No nie wiem, ale jest tak samo 2 miliony 800 tysięcy zakażeń już. Czyli już tyle jest? To uwzględnić. Szybko, bo ostatnio było ponad 100 niecałe. Ale to ja mówię od początku COVID-a. A, od początku to się nie liczy. Myślałem, że w tym miesiącu. Nie, aż tak źle nie jest. O, to ja widzę. Statystyki, słuchajcie, zaszczepieni pełną dawką to jest 50,3%. Ale posłuszne te Polaczki. A odporność zbiorowa to jest 50-70% chyba. 55. A ile tam będzie, to niech będzie. No to ja się spodziewam, że raczej nie będzie wielkiej fali. No ale te dzieci to pasowałoby wyszczepić, no tak myślę. Jak zwierzęta. Tak, ja bym jeszcze zakolczykował. Tak, jest dziecko, tam ma bilans jakiś, nie? No to przy okazji ciach, szczepionka. Przecież i nie tak boli. Co pół roku, ciach. No w ogóle nie a boli. A jeszcze do tego wszystkiego, do tej teorii, to trzeba dodać, jakie mogą być powody takiego okupienia na całym świecie, tego nazizmu, jaki się odradza, że to może wcale nie jest właśnie bazylea jakaś, tylko zwykłe, głupie, ludzki strach znowu, by powiedzieć, ale na innym poziomie. Bo powiedzmy, my mamy taki w Polsce rząd, mamy tego Morawieckiego i tak dalej. Co on ma robić? Gdyby on powiedział, rób to co chce, ta nie szczepta się tak jak Szwecja, bo wtedy by się wykazał pewnymi jajami, bo zrobiłby inaczej niż wszyscy. Ale jeżeli zrobi inaczej niż wszyscy i się pomylił, to ma przejebane. To wszyscy pokażą na niego palcem i ty jesteś winny konkretnie, że jest spalony w polityce. Ale jeżeli on zrobi tak, jak zrobiły Niemcy, USA, czy jakieś inne, jak Izraele, i to się okaże błędne, to czy on poniesie konsekwencje? Nie. No tak, bo zrobiłem jak wszyscy. Ja robiłem tak jak wszyscy, jak najlepsi, ja chciałem najlepiej. I nie poniesie żadnej konsekwencji, czyli mamy ten mechanizm, który... Tak, i jeszcze odpowie jak wodociągi kieleckie. Nie, go to powiedział. Że są liderem w usuwaniu awarii, no. Na całym świecie. Czy mamy poziom na oceanach europejskich? Myśmy mieli tak ostatnio w Tel Awiwie, tutaj na naszej dzielnicy, że właśnie była reklama, że jesteśmy najlepszą zaraz w Kielcach siecią wodociągów na świecie. Na świecie. Ciekawe.
No najgorsza to chyba jest ten, jakby to powiedzieć, Warszawa, wiecie, jak tam głównym wybija to. No to nie miało tak być, że to tak zaprojektowali, że to do rzeki ma walić ten ściek? Ktoś mi to mówił, że... No że czekaj, tak zaprojektowali, ja wiem, bo rozmawiałem z pewną osobą, co projektowała. Że to było tak właśnie pomyślane już na początku, że ma wyjebać i do rzeki spuścić całe górę. Pójdzie prądem. No, ale to są, wiecie, to są tam bzdury. A myślę, że ta wcześniejsza myśl jest warta jeszcze podsumowania. Że u ludzi, którzy się doszukują powodów, czasami widzą intencje. Intencje w postaci tam na pewno ktoś jest. Jest New World Order i siedzi Soros i on tym steruje. A może to jest mechanizm, a nie człowiek. Taki właśnie, że o którym powiedziałem, że Mateuszek się boi wylinić. Bo z jednej strony będzie miał konsekwencje, a za inne działania nie. No dobra, ja się zastanawiam, dlaczego on nie może jakby tych konsekwencji zrzucić na, że każdy, tak jak powiedziałeś, rób ta co chce ta i każdy będzie brał odpowiedzialność za siebie. Ale to będzie tak, jak już powiedzieliśmy na początku z tymi, że ludzie banki pozywali. Wtedy będzie sprawa dla nosacza. Właśnie. No ale to co, dobre rozwiązanie mi się wydaje, nie? No czy w teorii, ale... Jak będzie w praktyce, to może to być. Nie, zrobić jakiś update w konstytucji, nie? Że w tej kwestii jakby odpowiada każdy Polak za siebie. Ale konstytucja i tak różno znaczy. Jest gwarantowana na każdym kroku. Oj, tak, ja ci wychodzę. A pani Malinowska powiedziała, że ja mogę się odwołać i dostanę odszkodowanie od tych chujów. Aha. No może tak by było. Ale ja myślę, że faktycznie trzeba by poczekać na pewien, myślę, że jak będzie obrót tego dłuższy, chyba nawet Cezary Graf właśnie dawał ten, jakby to powiedzieć, jakąś możliwość, że to faktycznie może być, nie jestem pewien, czy on, czy ktoś, ale wiem, że ktoś dawał taką możliwość, taką tezę, że faktycznie to może być dzieło jakiejś zbiorowej takiej głupoty. Głupoty, może takiej właśnie słabości, nie? Braku jakiegoś, nie wiem, podjęcia jakiegoś wyzwania, nie? Że coś zrobić. Ale właśnie, kolejna rzecz, że faktycznie jedna rzecz, co według mnie przemawia za tezą Judasza, to jest to, że właśnie jakiś czas temu Trump miał wystąpienie i powiedział bardzo ciekawą rzecz, że wszystko, co się dzieje, wszystkie problemy, są wynikiem tego, że ludzie się boją. Powiedział, że urzędnicy nie wykonali rzeczy, co do nich należało, bo się boją. To nie zaczął wymieniać, kto tam nie podejmował i mamy wszyscy słabych ludzi, co się trzymają tych stołków kurczowo, bo się kurwa wszyscy boją. No i ja widziałem przykład, co mnie zbulwersował chyba dzisiejszego dnia, co widziałem filmik, jak policja odbierała megafony jakimś protestującym, bo Kaczyński tak powiedział. No bo oni się boją. Gdyby mieli godność człowieka, to ten policjant powiedział pierdolę to, zrzuciłby tą odznakę na ziemię, splunął i stanął po stronie tych protestujących, którzy nic nie robili, bo sobie tylko krzyczeli przez megafon. Chyba mając legalne zgromadzenie, bo tak mówili, ja zakładam, że to prawda, i jak sobie tam krzyczą coś, co się nie podoba Kaczyńskiemu, bo oni krzyczeli Balbina kazałeś wylądować bratu. No i on wydał wtedy rozkaz, pacyfikacja kurwa. I Piarskie skoczyły, Psi Patrol skoczył i rozbroił protestujących z megafonów, bo to przecież zagrażało bezpieczeństwu głowy państwa. Ja myślę, że to nie są szeregowi policjanci, tylko jakieś kurcze oddziały takie debile wyspecjalizowane. Debile. Odsiani też. Odsiani debile, co? To na pewno im głupszy, tym lepszy. Ale już nie chcę się pastwić nad tą policją, no ale gdyby właśnie mieli godność i zrobili tak jak mówię, żeby stanęli po tamtej stronie, pierdoliliby tą policję, ja jestem przekonany, żeby znaleźli pracę. A oni już mają tam możliwość oglądania YouTube'a w pracy, czy nie? Chyba nie. Przez VPN-a chyba tylko, z tego co wiem.
telefonów prywatnych. No i oni też tego nie potrafią zrobić, bo nie wiedzą, że to jest VPN. Właśnie, aha, dla nich to jest tak jakbyś CSI, kryminalne zagadki, Las Vegas i puszczał, żeby VPN-a użyć. Dla nich ich zdolności informatyczne to moim zdaniem max to przywrócenie dokumentów z kosza w Windowsie. I też czasami niektórzy jeszcze potrafią to spieprzyć. Albo zarysować. Tak, bo jakby ktoś miał po angielsku Windowsa, to pewnie by opóźnił ten kosz zamiast przywrócić. Albo ja bym powiedział jeszcze, że ten dorysowanie pasku na oczy w TV, jak tym, w TV jakimś pedofilowi. Dorysowanie? No pasku na oczy do zdjęcia, co nie wiecie. Także chwała wszystkim dobrym policjantom. HWDP. I 8 gwiazdek. Tak, ruch 8 gwiazd. Tyle, ile mamy planet, więc tu nie jest nic podchwytliwe i na pewno nam nie chodziło o jebanie PiS-u. Nie. Nie no, jakbyśmy mogli. A mamy już to tło takie? Jeszcze nie, ale może dziś będzie. To muszę wrzucić to na YouTube'a. W końcu Sanhedrin pojawi się znowu na YouTube. Posłyszałem, że w komentarzach tam ludzie się już domagają, kiedy to będzie. A tak? Ale to co, wchodzisz pod nowymi nikami? Myślę, że dzisiaj było na tyle ostro, że nie jestem pewien, czy na YouTube'a to wrzucać do tego pomysłu. Ja myślę, że dzisiaj było słabo. Najlepszy odcinek, jaki był, to Murzynko Bambu numer 10. No, wiem, tam było dużo. No dobra, to lepiej już nie brykajmy za bardzo, jak to ma tam iść, to może pora zamykać. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś super ciekawe rzeczy, na przykład co powiedział Artur Karbarczyk. Tak. Tego brakowało. Nie, jakby sobie ludzie nie mogli puścić Artura Karbarczyka. Ale ja sprawdziłem, ten Artur Karbarczyk to jakiś stary kurwa dziad. Stary jakiś kurwa, ty, ja myślę, że to jest jakiś młody, tak jak my. W okolicach 35 roku życia, a to jest kurwa jakiś typ, słuchajcie, który jest stary prykol, taki dziad. Ale stary ludzie są mądrzy nieraz. Nieraz tak, ale nie Artur Karbarczyk. Jak Joe Biden. Jak Joe Biden. To idealny przykład, myślę. Dobra, to co? Zamykamy, czy jeszcze konika? Ninja, jeszcze opowiesz nam, co u ciekawego wydarzyło się na izraelskich bagnach. A to nie przedstawiał tego konik ostatnio? Nie, nie mówił tego, bo się bał. Powiedział, że jak przyjedziesz, to możesz mu zrobić krzywdę i on się tego boi. No to jeśli nie wiecie jeszcze, no to tam odkryli, że maść wytwarzana z bagien izraelskich leczy różne choroby skóry i zmniejsza zmarszczki. I jest to wysyłane na przykład do Krzysztofa Ibisza. Ma bardzo jakby dobre efekty na skórę. Wystarczy popatrzeć, jak on wygląda. Krzysztof Ibis i maść z Izraela. No. 15% taniej u nas. 15% taniej pod linkiem, pod odcinkiem będzie link. Z kodem Sanhedrin. Z kodem Sanhedrin 2020. I 8 gwiazdek jeszcze proszę dodać. Wtedy będzie jeszcze taniej troszkę. I wszystko wysyłamy na numer 997. Wtedy jest ten bonus aktywny. A napiszesz im tam coś w liście dodatkowo? Odnośnie, no do 997, no że chwała tam wielkim, wielkim policjantom. To w skrócie się pisze, bo to szkoda... No przez Jostę 100%. No myślę, że im się należy tam wsparcie, żeby tam dobrze pracowali. Zgadzam się z wami jak najbardziej, może jakiś końcik konika. Nie, konik to by już patatajał. Już senny jest. Nie, to już u Artura Karbarczyka to nie było nic ciekawego. Jest nie stary. Stary się zrobił, zapomina, co ma mówić. Zapomina, co ma mówić i zapomina, gdzie ma co płacić. Właśnie, czekamy na przelew i co? No przynajmniej na suba. Przynajmniej, żeby o nas coś powiedział, bo od tego grudnia, od 16 grudnia, jak powstał podcast, jeszcze nikt niczego o nas nie powiedział. Znaczy, wziąć, że da suba, bo boję się, że powie tylko coś z tym, co za debile.
Jeżeli nic nie zrobi, to już będzie bardzo dobrze, myślę. Czyli jak typowy Polak, jak nic nie zrobi, to już pomógł. Czasami lepiej nic nie zrobić, niż coś zrobić. I to jest puenta na koniec. Po tym, co mówiliśmy o tym zaniechaniu, że wszyscy grzeszymy przez zaniechanie, pierdolisz to. My przez zaniechanie jesteśmy kurwa dobrzy, bo nie gwałcimy, nie mordujemy, a możemy. Jak Stalin, kurwa. No to jak już lecimy prawdą, to ja, Judasz i reszcie wam, znaczy to wam, wy to wiecie, ale ja powiem wam, to, co ostatnio się u nas dzieje, te nasze nieobecności, które były spowodowane bardzo ważną rzeczą, ponieważ my w czwórkę jesteśmy autorami książki, która ma tytuł Polak Polakowi... Nie, Polak Polakowi Polakiem i będzie wydana w 2022 roku w wakacje, więc świeże bułeczki można kupować i świeżymi bułeczkami będą nasze książki. Polak Polakowi Polakiem. Tytuł 2002 Izrael Tel Awiw. Ale nie zauważyliście, że tak dodam, że te tematy, tak zaniechanie, ten tak, wszystko fajnie się dzisiaj przenikało, bym powiedział. Chcesz sobie laurkę pieprzyć? Ja wiem, że masz, słuchaj, ja wiem, że masz Ben Guriona i Netanyahu powieszonego. Chcesz mieć jeszcze Gierka? No, Edwarda, jakie to jest powiązanie? Jak ja bym się zdziwił, jakby konik miał Artura Kalbarczyka powieszonego. Obok Ben Guriona. Ile kawałek. Tak, bo tak jak Jan Paweł II mówił zawsze, nie lękaj złotych na dziecko. Ale właśnie, były takie pytania i takie spotkanie z dziećmi, że dzieci pytały Jana Pawła II, Ojcze Święty, a jak się Jezus kazał modlić? A on do nich odpowiadał, no tak jak Pan Jezus powiedział, nie? I kurczę, zamiast coś odpowiedzieć, to dowiedziałem się tylko z tego wszystkiego, że w sumie Jezus coś mówił, ale niekoniecznie wiem co. Ale bełkotał, kurczę. Ale a to nie było to z warkoczykami i bez warkoczyków? Też była taka odpowiedź do dzieci. A to może ja nie wiem nic, że coś tam może nie kapłana. To był na pewno Jan Paweł II. Ja myślałem, że to był ten program Ziarno z TVP. Chyba na Darknecie, bo tam się... Ziarno na Darknecie. Bo to mi się kojarzy, jakby to było pytanie, a jakie dzieci wybiera biskup? Z warkoczykami i bez? Dobra, może już nie brnijmy z ten temat. Bo to bardziej tak mi się, taki fragment nadaje do filmu tego, Sekielskiego. Dobra, może zamykamy już, bo już robi się... No to zamykajmy. Pozdrawiam wszystkich, Artura Kalbarczyka i tego i drugiego. A ja nie pozdrawiam nikogo i widzimy się za tydzień. Dobranoc. Jeden. Dwa.